Iza, Norwegia, mistrzyni olimpijskie, mistrzyni świata, najlepszą zawodniczką Ligi Norweskiej jest... Jest? Kto? Polka, królowa strzelczyń. No, no jesteś w fantastycznej formie. To jest drugi taki tytuł, że najlepszą zawodniczką Ligi Norweskiej. Drugi raz jesteś królową strzelczyń. Ta Norwegia to tak ci odpowiada. No, chyba styl norweski mi odpowiada, ale... Teraz daleko jestem od tej formy, którą miałam w poprzednim sezonie. Więc jeszcze trochę pracy przed nami, przede wszystkim przede mną, żebym wróciła do tej formy. I powinno być dobrze. My jesteśmy troszkę na innym etapie teraz niż Polska Liga, także jeszcze mamy troszkę czas. Ale Iza, to ty chyba jesteś najlepszą polską snajperką, bo tutaj w lidze norweskiej 8 bramek ponad średnia na mecz. Sam fakt, że zawodniczki ligi wybierają obcokrajowca na najlepszego zawodniczki, no to świadczy, że... No jest to ogromne wyróżnienie, naprawdę. Kiedy dowiedziałam się o tym, to tak tydzień potrzebowałam, żeby to do mnie dotarło i w sumie dopiero kiedy dostałam te nagrody i postawiłam je w domu na półce i mogłam na nie popatrzeć, dopiero wtedy w to uwierzyłam, ale naprawdę jest to ogromne wyróżnienie, tym bardziej, że się gra przeciwko najlepszym piłkarkom świata, no nie ma co ukrywać. Kasiu, no rewelacja. Szczecin, Koszalin. Dziękuję bardzo, staram się. No, widzimy coraz lepiej i Jessica tak patrzy z się z takim po prostu jest przestraszona. No, zobaczymy, ale Jessica też sobie nieźle radzi, więc... No, radzi sobie, no, ale... Dobrze, nie spodziewała się, że będzie miała taką konkurencję. No, ale też nie spodziewałam w sumie, bo w zeszłym sezonie to nie miałam co bardzo jak się pokazać, ale teraz już daje mi szansę, żeby pograć więcej. Coraz więcej Ciebie zauważamy, kibice, także my się cieszymy. Ja też się bardzo cieszę. Cieszymy, żeby jak to najlepiej szło. Dziękuję bardzo. Jak turniej Ci się podoba? Ogólnie turniej bardzo fajny, tylko nam jeden mecz nie wyszedł z Koszalinem. Ale to może dlatego, że to był trzeci mecz w ciągu jednego dnia, więc pewnie byłyśmy trochę podmęczone. Może brakowało nam pomysłu na grę, ale ogólnie dobry turniej. Gratulujemy Ci za dzisiejszego meczu. Super wystąpiłaś. Wyciągałaś takie piłki praktycznie niemożliwe do wyciągnięcia. Dziękuję. Znaczy nie starałam się najlepiej jak mogę. Jestem tam ostatnim zaporą zespołu, a więc mam nadzieję więcej takich meczów. Jak Ty to robisz? Ciężko trenujemy, a więc mi się wydaje, że to jest przełożeniem naszych treningów na właśnie na mecz. Coraz lepiej wygląda nasza współpraca w obronie, a więc uważam, że każda cegiełka jest połączeniem właśnie takiego efektu. W Koszalinie Ci jest tutaj bardzo dobrze, widać? Tak, jest. Z zawodniczkami, kibiców macie też fajnych. Tak, także... akurat atmosfera jest tutaj super, super są kibice, a więc wszystko się składa bardzo dobrze. Izo, ostatnie pytanie. Jak w Serbii? Na razie skupiam się na grze w klubie. Jeżeli trenerzy będą chcieli, żebym była w kadrze, to zmieniam chęci. Czego im Ci życzę? Dziękuję. Midejewo, dzisiaj zagrałeś bardzo piękny mecz, miałeś dużo bramek. Czy możesz tam powiedzieć ile? Ojej, z tego co pamiętam, to chyba 3, więc nie tak wiele, ale dla mnie nie jest to najważniejsze, ważne, że wygrałyśmy. Na mnie jak nasze nowe transfery, nawyki się zgrywają z wami. No myślę, że zespół w tym roku jest super, trenuje nam się coraz lepiej. Widać w grze też to wygląda coraz lepiej. Potrzebujemy jeszcze ciutkę czasu, żeby poczuć siebie nawzajem, ale liczę na to, że ten sezon będzie zupełnie odmienny niż ten poprzedni. A jaki będzie medal? Złoty. Pewno. Witaj Mariolo. Dzisiaj zauważyliśmy, że cały mecz wygrywali u was się z Norweszkami. Co się stało, że nas przełamało i wygrały z wami dwoma punktami? Wydaje mi się, że pod koniec zabrakło konsekwencji, że staliśmy z takich nieprzygotowanych sytuacji. I wydaje mi się, że to było takie decydujące, że końcówkę przegrałyśmy. Z każdym dniem gramy, wydaje mi się, coraz lepiej. I ja jestem takiego zdania, że tu lepiej wyglądało. Akurat trafiliśmy na Norweszki, a każdy wie, z czego one słyną, prawda? Są szybkie, wybiegane i nie ma co porównywać do naszej polskiej ligi. Jak to robisz, że tak szybko biegasz? Nie wiem. Chyba mam to w genach. Tylko jakie miejsce myślisz, że zajmiecie w tym turnieju? W tym turnieju? No nie wiem, trudno powiedzieć. Zobaczymy, jak inne mecze się poukładają. Ulubiony kolor? Czarny. A jakie były twoje poprzednie zespoły, w których grałaś?
grałam na początku w SMS-ie, potem we Wrocławiu dwa sezony, a teraz drugi sezon w Wiernicy. Witaj Magdo, zagrałyście dzisiaj bardzo piękny mecz. Wygrałyście dużą ilością punktów. Jak wy to zrobiłyście? Myślę, że wczorajsza porażka z Koszalinem dużo nas nauczyła, że jednak rozproszenie nie działa zbyt dobrze. I skupiłyśmy się, wieczorem odpoczęłyśmy i po prostu z chłodną głową podeszliśmy do spotkania. Wszyscy chwalą Norweszki na tym turnieju, mówią, że grają bardzo fajną, szybką piłkę. Także to na pewno jest dla nas taki był motor napędowy, że wygrałyśmy to pierwsze spotkanie z Norweszkami, bo byliśmy same trochę ciekawe tego, jak one się prezentują.